Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort, traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Rozdział 4: Konkretne ćwiczenia związane z tym nabożeństwem ćwiczenia zewnętrzne. Chociaż istota tego nabożeństwa dotyczy wnętrza człowieka, to istnieje jednak szereg ćwiczeń zewnętrznych, których nie wolno zaniedbywać. Po pierwsze, Dlatego że ćwiczenia zewnętrzne, jeśli są dobrze wykonywane, pobudzają nas do wewnętrznych. Po drugie, dlatego że przypominają nam, którzy przecież korzystamy z pomocy zmysłów, o tym, co zrobiliśmy lub co powinniśmy zrobić. A po trzecie, dlatego że przyczyniają się do zbudowania bliźnich, którzy je widzą. W przeciwieństwie do ćwiczeń czysto wewnętrznych które są niewidoczne. Niech więc żaden światowiec ani krytyk nie wtyka tutaj nosa, aby stwierdzić, że prawdziwa pobożność jest w sercu człowieka, że w nabożeństwie należy unikać tego co zewnętrzne i że może zawierać się w tym pycha, że należy ukrywać swoją pobożność i tak Odpowiem im bowiem razem z moim Panem tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego, który jest w niebie. Nie mamy więc, jak mówi święty Grzegorz, spełniać zewnętrznych uczynków i ćwiczeń pobożnych, by się ludziom podobać i zdobywać dla siebie pochwały, bo to byłoby próżnością. Mamy je natomiast niekiedy spełniać przed ludźmi, by podobać się Bogu i go czcić, nie zważając na to, czy przyniosą nam wzgardę, czy pochwałę ludzką, Omówię teraz w skrócie kilka praktyk zewnętrznych, które nazywam zewnętrznymi nie dlatego, abyśmy mieli je spełniać bez wewnętrznej intencji, ale dlatego, że mają w sobie elementy zewnętrzne oraz po to, by je odróżnić od czysto wewnętrznych. Ćwiczenie pierwsze Ci, którzy pragną praktykować to szczególne nabożeństwo, które nie przyjmuje żadnej formy zorganizowanej, choć należałoby sobie tego życzyć, powinni, jak zaznaczyłem, w pierwszej części tego przygotowania do poddania się Jezusowi Chrystusowi, przynajmniej przez 12 dni pracować nad tym, by wyzbyć się ducha tego świata sprzecznego z duchem Jezusa Chrystusa. Następnie Powinni trzy tygodnie poświęcić na napełnienie się Jezusem Chrystusem za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny. Oto porządek, jakiego powinni się trzymać. W pierwszym tygodniu ofiarują w duchu pokory wszystkie swe modlitwy i akty pobożności z prośbą o poznanie samych siebie i o żal za grzechy. W tym celu mogą, jeśli zechcą. Rozmyślać nad tym, co powiedziałem wyżej o naszym złym wnętrzu, i przez sześć dni tego tygodnia patrzeć na samych siebie jak na ślimaki, małże, ropuchy, świnie, węże i kozły. Mogą też rozważać następujące trzy myśli świętego Bernarda. Rozważaj, czym byłeś, nasieniem zepsutym, czym jesteś, naczyniem pełnym błota, czym będziesz. Pożywieniem dla robaków. Będą prosić pana naszego i jego Ducha Świętego o światło. Panie, żebym przejrzał, albo daj mi poznać siebie samego, albo przyjdź, Duchu Święty. Odmawiać też będą codziennie hymn Witaj Gwiazdo Morza i litanię do Najświętszej Maryi Panny. W czasie drugiego tygodnia starać się będą we wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to, by poznawać najświętszą dziewicę. O to poznanie będą prosić Ducha Świętego. Za czytanie i treść do rozmyślań posłużyć może im to, co w niniejszej książeczce zostało powiedziane. Podobnie jak w pierwszym tygodniu będą odmawiać w tej intencji litanię do Ducha Świętego, hymn Witaj Gwiazdo Morza. I Różaniec, lub przynajmniej jedną jego część. Trzeci tydzień poświęcą poznawaniu Jezusa Chrystusa. W tym czasie mogą czytać i rozważać to, co powiedziałem na ten temat, oraz odmawiać modlitwę świętego Augustyna, która znajduje się w pierwszej części niniejszego traktatu, i powtarzać wraz z nim nieustannie: Panie, spraw, abym Cię poznał. Panie, spraw, abym ujrzał kim jesteś. Jak poprzednio, będą odmawiać litanię do Ducha Świętego, hymn Witaj Gwiazdo Morza oraz dołożą litanię do imienia Jezus. Pod koniec trzeciego tygodnia wyspowiadają się i przyjmą Komunię Świętą w intencji oddania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi jako niewolnicy służący z miłości. A po Komunii Świętej Odmówią akt ofiarowania się zgodnie z opisaną niżej metodą, recytując formułę, która również znajduje się poniżej. Ofiarowanie to powinni złożyć również na piśmie i podpisać w tym samym dniu. Byłoby dobrze, gdyby tego dnia złożyli Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce Najświętszej jakąś ofiarę jako pokutę za swoje przeszłe niewierności wobec przyrzeczeń Chrztu. Oraz by przez to wyrazić swoją zależność od Jezusa i Maryi. Ofiarę tę może stanowić zależne od możliwości, post, jakieś umartwienie lub jałmużna, czy zapalenie świecy. Wystarczy rzecz najdrobniejsza byle tylko dla nas czystej intencji, bo Jezus patrzy jedynie na dobrą wolę. Co najmniej raz w roku w rocznicę ofiarowania się należy odnowić ten akt. Wykonując te same ćwiczenia przez trzy tygodnie, mogą je odnawiać co miesiąc, a nawet codziennie tymi słowami: „Jestem cały twój i wszystko, co mam, jest twoją własnością”. Umiłowany Jezu przez Maryję, twoją świętą matkę. ćwiczenie drugie będą odmawiać codziennie przez całe życie, o ile to możliwe, małą koronkę do Najświętszej Dziewicy. Składającą się z trzech Ojcze Nasz i dwunastu Zdrowaś Maryjo, na cześć dwunastu przywilejów i wielkości Najświętszej Maryi Panny. Praktyka ta jest bardzo stara. Święty Jan ujrzał niewiastę ukoronowaną dwunastoma gwiazdami, obleczoną w słońce z księżycem pod stopami. Według komentatorów Pisma Świętego, tą niewiastą jest Maryja. Istnieje kilka sposobów poprawnego odmawiania tej koronki, lecz podanie ich zajęłoby zbyt wiele czasu. Wszystkich, którzy to nabożeństwo będą wiernie praktykować, nauczy tych sposobów sam Duch Święty. Jednak najprościej będzie odmawiać na początku modlitwę: Pozwól mi chwalić Cię, O Panno Przenajświętsza, i daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim. Po czym należy odmówić Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Cztery Zdrowaś Maryjo, i raz chwała Ojcu, znowu Ojcze nasz, Cztery Zdrowaś Maryjo, i chwała Ojcu, i tak dalej, a na koniec pod Twoją obronę. Ćwiczenie trzecie. Jest chwalebnym i bardzo pożytecznym, by ci, którzy w ten sposób z miłości uczynili się niewolnikami Jezusa i Maryi. Na znak swej niewoli nosili poświęcony łańcuszek żelazny. Oznaki zewnętrzne nie należą co prawda do istoty omawianego nabożeństwa i można się bez nich bardzo dobrze obejść. Nie mogę się jednak powstrzymać, by nie wyrazić uznania dla tych, którzy, wyzbywszy się haniebnej niewoli szatana, w którą wtrącił ich grzech pierworodny i grzechy śmiertelne, oddają się dobrowolnie w chwalebną niewolę Jezusa Chrystusa. Ich lubią się ze Świętym Pawłem, że ich kajdany, choć z żelaza, są stokroć bardziej chwalebne i kosztowne niż wszystkie złote naszyjniki cesarzy. Krzyż był niegdyś rzeczą najbardziej haniebną. Obecnie jednak stanowi on najchwalebniejszy znak chrześcijaństwa. To samo można by powiedzieć o kajdanach. W starożytności, a nawet i obecnie. Nie znano wśród pogan nic bardziej haniebnego od kajdan niewoli. Dla chrześcijanina jednak kajdany Jezusa Chrystusa są najbardziej chwalebne, bo uwalniają nas z haniebnych więzów grzechu szatana, ponieważ dają nam prawdziwą wolność i łączą nas z Chrystusem i Maryją nie przymusem i siłą, jak złoczyńców, lecz z miłosierdzia i z miłości, jak dzieci. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości, mówi Bóg przez usta proroka. Więzy te są silne jak śmierć, a nawet silniejsze u tych, którzy te chwalebne znaki będą nieść wiernie doskonania, bo chociaż śmierć zniszczy ich ciała, obracając je w proch, nie zdoła zniszczyć więzów ich niewoli. Które, będąc z żelaza, niełatwo ulegną zniszczeniu. Kto wie, czy w wielki dzień sądu ostatecznego, gdy nastąpi z martwych wstanie ciał, łańcuchy te opasujące szkielety niewolników Jezusa i Maryi nie przyczynią się do pomnożenia ich chwały i nie zostaną przemienione w zaszczytne i świetliste ozdoby? Szczęśliwi zatem, po tysiąckrot szczęśliwi są wierni niewolnicy Jezusa i Maryi, którzy będą nosić swoje kajdany aż po grób. Oto powody, dla których nosi się wspomniane łańcuszki. Po pierwsze, aby przypominały chrześcijaninowi o przyrzeczeniach i zobowiązaniach przyjętych na chrzcie świętym, o odnawianiu ich w przedstawianym nabożeństwie i o ścisłej powinności, której musi być wierny. Ponieważ człowiek często bardziej kieruje się zmysłami niż żywą wiarą, dlatego łatwo zapomina o swych zobowiązaniach wobec Boga, jeżeli mu ich nie przypomina jakaś zewnętrzna rzecz. I dlatego łańcuszki takie są doskonałym środkiem przywodzącym na myśl kajdany grzechu i niewolę szatana, od których został on uwolniony w tym sakramencie. Równocześnie Przypominają mu jego zależność od Jezusa Chrystusa, do której chrzest święty go zobowiązał. Jednym z powodów, dla których tak mało chrześcijan pamięta o zobowiązaniach przyjętych na Chrzcie Świętym i żyje w pogańskiej bezbożności, jak gdyby nic Bogu nie obiecali, jest to, że nie noszą oni żadnego zewnętrznego znaku który by im ciągle przypominał o złożonych Bogu obietnicach. Po drugie, aby pokazać, że wcale się nie wstydzimy niewoli Chrystusowej i zależności od Jezusa Chrystusa, a wyrzekamy się niewoli świata, grzechu i szatana. Po trzecie, aby uchronić się i ustrzec przed kajdanami grzechu i szatana, ponieważ będziemy nosić albo kajdany nieprawości, Albo kajdany miłości i zbawienia. Bracie drogi, skruszmy kajdany grzechów i grzeszników świata i ludzi światowych, szatana i Jego popleczników, i odrzućmy daleko od siebie ich zgubne jarzmo, stargajmy ich więzy i odrzućmy od siebie ich pęta. Mówiąc słowami Ducha Świętego, włóżmy nogi w Jego chwalebne dyby a szyję w Jego obrożę. Podłóż ramię Twoje i nosię, a niech Ci się nie przykrzą te kajdany. Zauważ, że zanim Duch Święty wymówi te słowa, przygotowuje duszę do ich przyjęcia, by nie odrzuciła Jego ważnej rady. Słuchaj, Synu, przyjmij moje pouczenia, a rady mojej nie odrzucaj. Mój drogi przyjacielu, Pozwól, bym w jedności z Duchem Świętym dał ci tę samą radę. Jego kajdany są łańcuchami zbawienia. Jezus Chrystus na krzyżu musi do siebie przyciągnąć wszystkich, czy chcą tego, czy nie. Odrzuconych przyciągnie łańcuchami ich własnych grzechów, by przykuć ich jak złoczyńców i demony do swego gniewu wiecznego i do swej sprawiedliwości, która szuka zemsty. Wybranych zaś przyciągnie, zwłaszcza w czasach ostatecznych, więzami miłości. A ja, gdy zostanę nad ziemią wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Ci niewolnicy, rozkochani w Chrystusie i jemu poddani, mogą nosić łańcuszek na szyi czy na kostce. Ojciec Wincenty Karafa, siódmy generał Towarzystwa Jezusowego. Zmarły w opinii świętości w 1643 roku na znak swojej niewoli z miłości nosił na nodze żelazną obręcz i miał zwyczaj mawiać, że ubolewa nad tym tylko że nie może publicznie ciągnąć za sobą łańcucha. Matka Agnieszka od Jezusa, o której już mówiłem, nosiła żelazny łańcuch dookoła bioder. Niektóre kobiety nosiły łańcuch na szyi na znak pokuty za naszyjniki z pereł noszone w świecie. Inni znów nosili je na ręce, aby każda wykonywana nimi czynność mogła im przypominać, że są niewolnikami Jezusa Chrystusa. Ćwiczenie czwarte: Będą żywili szczególne nabożeństwo do wielkiej tajemnicy wcielenia Słowa obchodzonej 25 marca. Jest ona właściwą tajemnicą tego nabożeństwa, gdyż zostało ono zainspirowane przez Ducha Świętego, po pierwsze, aby uczcić i naśladować tę niewysłowioną zależność, jaką Syn Boży zechciał przyjąć wobec Maryi na chwałę Boga, swego Ojca i dla naszego Zbawienia. Zależność tę widać najjaśniej w tej właśnie tajemnicy, gdy Jezus Chrystus żyje jako więzień. I niewolnik w łonie Najświętszej Maryi Panny, będąc we wszystkim od niej zależnym. Po drugie, aby podziękować Bogu za niezrównane łaski, którymi obdarzył Maryję, a zwłaszcza za to, że ją wybrał na swoją pełną godności Matkę, co się właśnie w tej tajemnicy dokonało. Są to dwa zasadnicze cele niewoli Jezusa w Maryi. Zwróćcie proszę uwagę, że zwykle używam zwrotów Niewolnik Jezusa w Maryi, Niewola Jezusa w Maryi. Można by wprawdzie równie dobrze powiedzieć, jak mówią niektórzy, Niewolnik Maryi, Niewolnictwo Najświętszej Maryi Panny. Wydaje mi się jednak, że lepiej nazywać się Niewolnikiem Jezusa w Maryi, zgodnie z radą, jakiej ksiądz Tronson, przełożony generalny Seminarium San Sulpis, Znany z wyjątkowej roztropności i doskonałej pobożności, udzielił pewnemu duchownemu, który zasięgał jego opinii w tej kwestii. Oto, jakie są powody używania takich zwrotów: po pierwsze, ponieważ żyjemy w czasach pychy, w których pełno jest nadętych uczonych, niedowiarków i krytyków, którzy nawet w najlepiej uzasadnionych, najbardziej ugruntowanych pobożnych praktykach. Znajdują coś nagannego, nie należy im dawać sposobności do bezpodstawnej krytyki, i dlatego lepiej jest mówić o niewolnictwie Jezusa Chrystusa w Maryi i nazywać się niewolnikiem Jezusa Chrystusa niż niewolnikiem Maryi. Wtedy bowiem nazywamy to nabożeństwo odnosząc się do jego celu ostatecznego, którym jest Jezus Chrystus. A nie przez wzgląd na drogę, którą się do niego dochodzi czyli Maryję. Oczywiście, można bez żadnych skrupułów posługiwać się jednym i drugim określeniem jak sam to czynię. Na przykład ktoś, kto idzie z Orlanu do Tours, drogą na Ambozie, może śmiało powiedzieć, zarówno, że idzie do Ambozie, jak i że idzie do Tours, lub że jest w podróży do Ambozie i do Tours. Różnica jest tylko taka, że ambrozja jest jedynie drogą prowadzącą do Tours, a to jest ostatecznym celem i kresem podróży. Po drugie, ponieważ główną tajemnicą, którą w tym nabożeństwie wielbimy i czcimy, jest tajemnica wcielenia, a wcielonego Jezusa Chrystusa widzieć można tylko w Maryi. Należałoby mówić raczej o niewolnictwie Jezusa w Maryi. O oddaniu się w niewolę Jezusowi, mieszkającemu i panującemu w Maryi, według słów przepięknej modlitwy. O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj we mnie w duchu Twojej świętości. Po trzecie, wyrażając się w ten sposób, uwydatniamy dobitniej wewnętrzną łączność istniejącą między Jezusem i Maryją. Są oni przecież tak ściśle ze sobą zjednoczeni, że Jezus cały jest w Maryi, a Maryja cała w Jezusie, lub, lepiej nawet jej już nie ma, lecz sam Jezus jest w niej, Także łatwiej można odłączyć światło od słońca niż Maryję od Jezusa. Dlatego można nazwać Pana naszego Jezusem Maryi, a Najświętszą Maryję Pannę Maryją Jezusa. Czas nie pozwala zatrzymać się dłużej nad rozważaniem wzniosłości i wielkości tajemnicy Słowa wcielonego, czyli Jezusa żyjącego i panującego w Maryi. Powiem tylko, że jest to pierwsza tajemnica Jezusa Chrystusa, najbardziej ukryta, najwznioslejsza i najmniej znana. W niej Jezus, w łonie Maryi, nazywany przez świętych przybytkiem tajemnic Bożych, wybrał wszystkich wybranych. W tej tajemnicy dokonał wszystkich późniejszych tajemnic swego życia, przyjmując je, bo kiedy Jezus stępował na świat, mówił: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Stąd też tajemnica ta obejmuje pozostałe tajemnice Chrystusa, bo zawiera wolę i łaskę do ich wypełnienia. Tajemnica wcielenia jest wreszcie tronem miłosierdzia, szczodrobliwości, i chwały Bożej. Jest ona dla nas tronem miłosierdzia, ponieważ nie możemy się zbliżyć do Jezusa inaczej, jak tylko przez Maryję, i dlatego nie możemy widzieć Jezusa ani z nim rozmawiać, jak tylko za pośrednictwem Maryi. Chrystus, który zawsze wysłuchuje swojej drogiej matki, udziela tu biednym grzesznikom łaski i miłosierdzia. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski. Tajemnica ta jest uwieńczeniem szczodrobliwości Boga wobec Maryi, ponieważ w czasie, gdy nowy Adam pozostawał w tym prawdziwym raju ziemskim, zdziałał tam tyle ukrytych cudów, że ani aniołowie, ani ludzie nie zdołają ich pojąć. I dlatego święci nazywają Maryję wspaniałością Bożą, jak gdyby tylko w Maryi Bóg był wspaniały. Jest to tron jego chwały. Dla Boga Ojca, gdyż w Maryi Jezus Chrystus przebłagał całkowicie swego Ojca zagniewanego na ludzkość. W sposób doskonały odsłonił w niej chwałę Ojca zdeptaną przez grzech, a przez ofiarę ze swej woli i z siebie samego złożoną w Maryi oddał Bogu Ojcu więcej chwały, niż pochodziło z wszystkich ofiar Starego Przymierza. Wreszcie w Maryi Jezus oddał ojcu swemu chwałę nieskończoną, jakiej ten nigdy nie odebrałby od ludzi. Ćwiczenie piąte. Wykonujący je z wielkim nabożeństwem będą odmawiali zdrowaś Maryjo, którego wartość, zasługę, wspaniałość i konieczność zna tak niewielu, nawet światłych chrześcijan. Matka najświętsza. Ukazywała się kilkakrotnie wielkim świętym, na przykład świętemu Dominikowi, świętemu Janowi Kapistranowi, błogosławionemu Alanowi de Ruppe, i pouczała ich o ogromnym pożytku płynącym z odmawiania tej modlitwy. Święci napisali całe tomy o jej wzniosłości i skuteczności w nawracaniu dusz. Opowiadali głośno i głosili publicznie że zbawienie świata rozpoczęło się od zdrowaś Maryjo że zbawienie każdego poszczególnego człowieka również jest do tej modlitwy przywiązane i jak pozdrowienie anielskie sprawiło, że zeschła i nieurodzajna ziemia zrodziła owoc życia tak bez wątpienia ta modlitwa sprawi także jeśli będziemy ją pobożnie odmawiać że w duszach przyjmie się ziarno Słowa Bożego i wyda owoc żywota Jezusa Chrystusa. Zdrowaś Maryjo to rosa niebiańska nawadniająca ziemię, czyli duszę, żeby wydała owoc w swoim czasie. Dusza niezraszana tą modlitwą, tą rosą niebiańską nie przynosi owocu. Rodzi tylko ciernie i osty i narażona jest na przekleństwo. Oto co najświętsza dziewica objawiła błogosławionemu Alanowi Derupę, a co opisał w książce o godności różańca. Wiedz, mój synu, i przekaż to wszystkim, że prawdopodobnym i bliskim znakiem wiecznego potępienia jest niechętne, letnie i niedbałe odmawianie pozdrowienia anielskiego, modlitwy, która naprawiła cały świat? Są to słowa prawdziwie krzepiące, choć mimo to nie mniej groźne i nie bylibyśmy skłonni im uwierzyć, gdyby o ich prawdziwości nie zaświadczał autorytet świętego męża, a także świętego Dominika i wielu innych świątobliwych osób oraz doświadczenie wieków. Zresztą samo doświadczenie pokazuje, że ci, co noszą na sobie znamię potępienia, jak wszyscy heretycy, bezbożni, ludzie pyszni i światowi, nienawidzą pozdrowienia anielskiego i różańca, lub mają je w pogardzie. Heretycy odmawiają wprawdzie Ojcze Nasz, ale nie odmawiają ani Zdrowaś Maryjo, ani Różańca. Modlitwy te budzą w nich obrzydzenie. Woleliby raczej nosić przy sobie węża niż różaniec. Tak samo postępują ludzie pyszni, którzy, choć są katolikami, mają te same skłonności, co ich ojciec Lucyfer. I gardzą pozdrowieniem anielskim, lub są względem niego obojętni, a na różaniec patrzą jak na nabożeństwo dobre dla dewotek, ignorantów i analfabetów. Tymczasem doświadczenie uczy, że ci, którzy noszą na sobie widoczne znaki wybrania, kochają pozdrowienie anielskie, znajdują w nim upodobanie i chętnie je odmawiają, a im ściślej zjednoczeni są z Bogiem, tym bardziej tę modlitwę kochają. To właśnie powiedziała błogosławionemu Alanowi Najświętsza Maria Panna po słowach, jakie wcześniej przytoczyłem. Nie wiem, jak to się dzieje i dlaczego tak jest. Wiem jednak, że to szczera prawda. Jeśli chcę wiedzieć, czy jakaś osoba jest z Boga, to nie znam lepszego sprawdzianu od pytania, czy lubi odmawiać Zdrowaś Maryjo i Różaniec. Mówię wyraźnie – Lubi, bo może się przecież zdarzyć, że ktoś z przyczyn naturalnych lub nadprzyrodzonych nie jest w stanie odmawiać różańca, ale kocha Go i zachęca do tej modlitwy innych. Dusze wybrane, niewolnicy Jezusa i Maryi, wiedzcie o tym, że zdrowaś Maryjo jest po modlitwie Pańskiej najpiękniejszą ze wszystkich modlitw. Stanowi najdoskonalszy komplement, jaki możecie powiedzieć Maryi, gdyż jest to pozdrowienie, które Najwyższy kazał jej przekazać przez Archanioła, aby pozyskać jej serce. Tajemnice ukryte w tym pozdrowieniu tak ogromnie wpłynęły na jej serce, że mimo swej głębokiej pokory dała przyzwolenie na wcielenie słowa. Tak więc, jeśli będziecie pobożnie odmawiać, zdrowaś Maryjo. I wy także tym komplementem na pewno zjednacie sobie jej serce. Pozdrowienie anielskie, odmawiane dobrze, czyli uważnie, z nabożeństwem i pokorą, jest według świadectwa świętych wrogiem szatana, którego zmusza do ucieczki. Jest młotem, który go miażdży. Jest uświęceniem duszy, radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu. Rozkoszą Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej. Zdrowaś Maryjo jest rosą niebieską, która sprawia, że dusza staje się płodna, jest czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi, jest czerwoną różą, którą jej ofiarujemy, kosztowną perłą, którą jej składamy w ofierze, jest kielichem ambrozji i boskiego nektaru, który jej dajemy. Wszystkie te porównania pochodzą z ust świętych. Błagam Was więc usilnie, przez miłość, którą noszę ku Wam w sercu, w Jezusie i Maryi, nie zadowalajcie się odmawianiem małej koronki do Najświętszej Maryi Panny, ale odmawiajcie codziennie, o ile Wam czas pozwoli, cały różaniec, a w chwili śmierci będziecie błogosławić dzień i godzinę, kiedy mi uwierzyliście. Bo, gdy będziecie siać w błogosławieństwach Jezusa i Maryi, zbierzecie również błogosławieństwa wieczne w chwale nieba. Kto sieje w błogosławieństwach, w błogosławieństwach też rządź będzie. Ćwiczenie szóste. Aby dziękować Bogu za łaski, którymi obdarzył najświętszą dziewicę, dzieci Maryi, wzorem świętych, będą często odmawiać magnifikat. Jest to jedyna modlitwa, jedyne dzieło, które ułożyła Najświętsza Maria Panna, lub raczej, które w niej ułożył Jezus, gdyż on mówił przez jej usta. To najwspanialsza pieśń uwielbienia, jaką Bóg otrzymał od czystego stworzenia w przymierzu łaski. Z jednej strony jest to hymn najpokorniejszy i najbardziej pełny wdzięczności. Z drugiej zaś najwznioślejszy ze wszystkich Zawiera on tajemnice tak wielkie i tak ukryte, że nawet aniołowie wszystkich nie znają. Gerson, pobożny i uczony teolog, który całe życie poświęcił pisaniu wzniosłych i pełnych erudycji traktatów dotyczących spraw najtrudniejszych, dopiero u schyłku życia i to z drżeniem podjął się napisania objaśnienia do magnifikat, pragnąc tym dziełem ukoronować wszystkie swe prace. W potężnym tomie, Porusza on wiele zachwycających kwestii dotyczących tej pięknej i Bożej pieśni. Pisze między innymi, że najświętsza Maryja Panna często odmawiała Magnifikat, zwłaszcza jako dziękczynienie po Komunii Świętej. Uczony Benzoniusz, który również napisał komentarz do tego hymnu, opowiada o wielu cudach zdziałanych jego mocą. Mówi, że demony drżą i uciekają, gdy słyszą słowa Magnifikat. Okazało moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Ćwiczenie siódme wierni słudzy Maryi powinni gardzić zepsutym światem, nienawidzić Go i uciekać od Niego, stosując środki, jakie podaliśmy w pierwszej części. Ćwiczenia szczególne i wewnętrzne dla tych, którzy chcą się stać doskonali. Oprócz wymienionych praktyk zewnętrznych, których nie należy lekceważyć ani opuszczać z niedbalstwa, o ile obowiązki stanu i warunki na nie pozwalają, są jeszcze ćwiczenia wewnętrzne, mogące się bardzo przyczynić do uświęcenia tych, których Duch Święty powołuje do wielkiej doskonałości. Można je streścić w czterech krótkich zasadach: spełniać wszystkie swe uczynki przez Maryję, z Maryją, w Maryi. I dla Maryi, aby je spełniać doskonale, przez Jezusa, z Jezusem, w Jezusie i dla Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, należy spełniać swoje uczynki przez Maryję, to znaczy, trzeba we wszystkim i we wszelkich okolicznościach życia być posłusznym Najświętszej Maryi Pannie i pozwolić się kierować jej Duchowi, którym jest Duch Święty. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Ci, których prowadzi Duch Maryi, są dziećmi Maryi, a więc i dziećmi Boga, jak wykazałem wcześniej. Spośród wszystkich czcicieli Najświętszej Maryi Panny, prawdziwymi i wiernymi jej poddanymi są tylko ci, którzy kierują się jej duchem. Powiedziałem, że Duch Maryi jest Duchem Bożym, gdyż nigdy nie kierowała się ona swoim Duchem, lecz jedynie Duchem Bożym który tak ją opanował, że stał się jej własnym. Dlatego mówi święty Ambroży: niech dusza Maryi będzie w każdym z nas, by wielbić Pana. Duch Maryi, niech będzie w każdym z nas, by radować się w Bogu. Jak szczęśliwa jest dusza, która na wzór zmarłego w opinii świętości brata Rodrigueza jest zupełnie opanowana i owładnięta przez ducha Maryi. Tego który jest łagodny i silny, gorliwy i roztropny, pokorny i mężny, czysty i głęboki. Aby duch Maryi kierował duszą, powinna ona, po pierwsze, zanim cokolwiek postanowi, wyrzec się własnego ducha, swojego światła, własnej woli, na przykład przed odmówieniem modlitwy, przed mszą świętą, przed komunią świętą, gdyż gdybyśmy się kierowali naszym rozumem, wolą czy postępowaniem, nawet uważanymi przez nas za dobre, to mroki naszego rozumu, złośliwość naszej woli i naszego postępowania stawiłaby zapory Duchowi Maryi. Po drugie, poddać się Duchowi Maryi, by On tę duszę prowadził. I nią kierował według woli najświętszej panienki. Trzeba więc pozostawać w jej dziewiczych rękach, jak narzędzie w rękach rzemieślnika, jak lutnia w rękach artysty, jak kamień wrzucony do morza, tak dusza musi zanurzyć się w Maryi i w niej zniknąć. Dzieje się to w prosty sposób, w okamgnienie, jednym spojrzeniem ducha, przez krótki akt woli. Jedną myśl, albo przez formułę, na przykład, wyrzekam się siebie i oddaję się tobie, matko moja najdroższa. A choć temu aktowi nie towarzyszy żadne wyczuwalne ukojenie, to jednak jest on bardzo rzeczywisty. Również, gdyby ktoś z taką samą szczerością, od czego niech Bóg nas broni, powiedział: oddaję się szatanowi, należałby rzeczywiście do szatana, choćby słowa te wyrzekł. Bez najmniejszego uczuciowego poruszenia. Po trzecie, od czasu do czasu, zarówno w trakcie, jak i po dokończeniu wykonywanych czynności, ponawiać ten sam akt oddania się i zjednoczenia. A im częściej będziemy go powtarzać, tym prędzej uświęcimy naszą duszę i tym szybciej osiągniemy jedność z Jezusem. Gdyż zjednoczenie z nim jest koniecznym następstwem zjednoczenia z Maryją, ponieważ duchem Maryi. Jest Duch Jezusa. Po drugie. Trzeba wszystko czynić razem z Maryją. To znaczy we wszystkich pracach należy patrzeć na nią jako na idealny wzór wszelkiej cnoty i doskonałości, ukształtowany przez Ducha Świętego w czystym stworzeniu, po to, by naśladować ją na miarę naszych ograniczonych możliwości. Musimy zatem przed każdym naszym czynem zastanowić się jak postępowała Maryja, lub jakby postąpiła, gdyby była na naszym miejscu. Dlatego powinniśmy rozważać wielkie cnoty, w jakich ona ćwiczyła się za swojego ziemskiego życia, a zwłaszcza jej żywą wiarę, dzięki której bez wahania uwierzyła słowom archanioła, wierzyła wiernie i stale aż do stóp krzyża. Jej głęboką pokorę, która sprawiała, że Maryja ukrywała się, Milczała, poddawała się wszystkiemu i we wszystkim zajmowała ostatnie miejsce. Jej prawdziwie boską czystość, która nigdy nie miała i nie będzie mieć równej sobie na ziemi. Należy także rozważać pozostałe jej cnoty. Pamiętajmy, powtarzam to po raz drugi, że Maryja jest jedyną i doskonałą formą Boga, zdolną utworzyć małym wysiłkiem i w krótkim czasie żywe obrazy Boga. Dusza która tę formę znalazła i się w niej zatraciła, szybko przemieni się w Jezusa Chrystusa, którego ta forma wiernie przedstawia. Po trzecie, należy wszystko spełniać w Maryi. By praktykę tę dobrze zrozumieć, trzeba wiedzieć, że Najświętsza Maryja Panna jest prawdziwym rajem ziemskim Nowego Adama. Stary raj ziemski był tylko symbolem Maryi. W tym ziemskim raju, Istnieją więc bogactwa, wspaniałości, rzeczy niespotykane i niewypowiedziane słodycze, które nowy Adam, Jezus Chrystus, tam pozostawił. Upodobał on sobie ten raj przez dziewięć miesięcy tam zdziałał swoje cuda tam rozłożył swe bogactwa z iście Bożą wspaniałą myślnością. W tym przeświętym miejscu znajduje się wyłącznie dziewicza i niepokalana ziemia. Z której przez działanie mieszkającego tam Ducha Świętego utworzony został nowy Adam, wolny od wszelkiej plamy i skazy. W tym to raju ziemskim znajduje się rzeczywiście drzewo żywota, które zrodziło Jezusa Chrystusa, owoc żywota, a także drzewo poznania dobra i zła, które dało światłość światu. W tym boskim miejscu rosną drzewa zasadzone ręką bożą i zraszane jego boską rosą, które wydawały i wydają każdego dnia owoce o boskim smaku. Są tam kwietniki przystrojone pięknymi i różnorodnymi kwiatami cnót, wydające woń miłą nawet dla samych aniołów. Są tam zielone łąki nadziei, niezdobyte wierze mocy, cudowne przybytki ufności. Tylko Duch Święty może pozwolić zrozumieć prawdę, ukrytą pod tymi symbolami rzeczy materialnych. Jest w tym raju najwspanialsze powietrze o nieskażonej czystości, piękne słońce bóstwa, nieznające cienia, piękny dzień świętego człowieczeństwa, nieznające nocy. Płonie tam bezustannie żar miłości. W którym wszelkie żelazo, jeśli tylko zostanie w niego wrzucone, topnieje i zamienia się w złoto. Płynie tam rzeka pokory, tryskająca z ziemi, a dzieląc się na cztery odnogi, którymi są cztery cnoty kardynalne, nawadnia całą tę rajską krainę. Duch Święty przez usta świętych ojców Kościoła nazywa najświętszą dziewicę także wschodnią bramą, przez którą arcykapłan Jezus Chrystus wchodzi na świat i na niego wychodzi. Przez nią przyszedł On po raz pierwszy na świat, i przez nią przyjdzie także po raz kolejny. Przybytkiem Bóstwa, miejscem odpoczynku Trójcy Przenajświętszej, tronem Bożym, miastem Bożym, ołtarzem Bożym, świątynią Boga, światem Boga. Wszystkie te określenia i pochwały. Są prawdziwe przez wzgląd na rozmaite cuda i łaski, których Najwyższy dokonał w Maryi. Cóż to za bogactwa, jaka chwała, jaka radość i szczęście móc znaleźć mieszkanie w Maryi i przebywać tam, gdzie Najwyższy ustanowił tron swojej najwyższej chwały. Trudno jest nam, grzesznikom, uzyskać pozwolenie, zdolność i światło, by móc wejść do miejsca tak wzniosłego i świętego, którego strzeże już nie cherubin jak dawnego raju ziemskiego, lecz sam Duch Święty, który stał się wszechwładnym Panem tego miejsca i który mówi o Nim. Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma oblubienico, ogrodem zamkniętym źródłem zapieczętowanym. Maryja jest zamknięta, jest. Zapieczętowana. Nędzne dzieci Adama i Ewy, wypędzone z ziemskiego raju, nie mają do niej wstępu, chyba że dzięki szczególnej łasce Ducha Świętego, na którą muszą zasłużyć. Kiedy już ktoś wysłuży sobie przez wierność tę wielką łaskę, należy z upodobaniem trwać we wnętrzu Maryi, wypoczywać w nim w pokoju, opierać się na nim z ufnością ukrywać się w Nim bezpiecznie i całkowicie się w Nim zatracać, aby w dziewiczym łonie Maryi dusza karmiła się mlekiem jej łaski i macierzyńskiego miłosierdzia, była uwolniona od niepokojów, obaw i wątpliwości, była bezpieczna od wszystkich swych nieprzyjaciół, od szatana, świata i grzechu, którzy nigdy tu nie mieli dostępu. Dlatego sama Maryja zapewnia nas, że ci, których duch mieszka w Najświętszej Maryi, Pannie, nie popełniają większego grzechu. Była ukształtowana w Jezusie Chrystusie, a Jezus Chrystus w niej, ponieważ według Ojców Kościoła łono Maryi jest przybytkiem boskich sakramentów, w którym zostali ukształtowani Jezus Chrystus i wszyscy wybrani. Po czwarte. Wreszcie trzeba wszystko czynić dla Maryi. Jest bowiem słuszne i sprawiedliwe, abyśmy raz oddawszy się w jej służbę, wszystko czynili dla niej. Jak przystoi giermkowi słudze lub niewolnikowi. Nie znaczy to, że Maryja ma być ostatecznym celem naszej służby. Jest nim Jezus Chrystus. Maryja zaś jest naszym celem bezpośrednim. Jestem Tajemniczym polem, na którym działa Jezus Chrystus, i łatwym sposobem dojścia do niego. I jak dobremu słudze i niewolnikowi nie wypada być bezczynnym, tak i nam nie wolno próżnować. Z niewzruszoną ufnością w jej pomoc i orędownictwo trzeba nam podejmować i czynić rzeczy wielkie dla tej dostojnej władczyni i królowej. Należy bronić jej przywilejów. Jeśli ktoś nie chce ich uznać, Trzeba bronić jej chwały, kiedy jest atakowana, trzeba starać się z całych sił by zachęcić wszystkich do służby dla niej i do tego doskonałego i prawdziwego nabożeństwa. Trzeba z całą stanowczością występować przeciwko tym, którzy nadużywają nabożeństwa do niej, obrażając jej syna grzechami, a równocześnie starać się, by to doskonałe nabożeństwo rozpowszechniać z mocą a jako nagrody za drobne te usługi nie trzeba niczego więcej od niej żądać, poza zaszczytnym przynależeniem do tak ukochanej pani i szczęściem połączenia przez nią nierozerwalnym węzłem z Jezusem, jej synem, teraz i w wieczności. Chwała Jezusowi w Maryi, chwała Maryi w Jezusie, chwała Bogu samemu.